Bielawa Als, Mainz Wałbrzych, półfinał Mistrzostw Polski, Polskiej Futbol Ligi Dziewiątek. Gospodarze, po tym przechwycie już wbiegł agresywnie tutaj prawą stroną, starałem się, ajaj! Najwięcej punktów zdobywa się, gdy zawodnik atakuje właśnie w taki sposób, gdy ta piłka jest zagrana do przodu, piękne podanie, Paweł Sołtysiak znalazł tutaj daleko z przodu, Oskara wypycha. No ale to też oznacza, że muszą być bardziej skoncentrowani, bardziej konsekwentni, tak jak teraz w tym momencie, doskonale. O każdy centymetr boiska, o każdą piłkę i tutaj za to teraz jest doskonale w obronie. Postawa gospodarzy, którzy sprawili sporo radości swoim kibicom. I teraz dobrze, wypych, łapie piłkę, ma tutaj bardzo dużo miejsca, przedziera się, ale jest też i powalony już przez dwóch, trzech graczy z Wałbrzycha. Stoimy teraz tak naprawdę przed takim bardzo istotnym fragmentem tego spotkania, Sołtysiak sam, a mówiłem chwilę wcześniej, że on tak potrafi i pewnie teraz zaskakuje tutaj wszystkich, jest przyłożenie. Raz się dali oszukać i teraz muszą gonić wynik. 6-0 dla Ols i ta piłka przechwycona. Świetne podanie Pawła Sołtysiaka i szansa na przyłożenie. I będzie zaraz touchdown. Będą kolejne punkty. Drugi raz w tym meczu Bielawa zdobywa punkty po przyłożeniu. 12-0 prowadzą gospodarze. Muszą trafić do bramki. Pomiędzy tymi żółtymi tyczkami, tak zwane widły. No i teraz już było to zdecydowanie lepsza próba. Potrafiły to po prostu odwrócić na swoją korzyść. Dobre zagranie, tylko nikogo nie przechwycili tu gospodarze i mają szansę na punkty. Świetnie teraz tutaj w tej sytuacji zachował się. No, zagotowało się tam teraz, nerwy puściły. Miejsca w polu punktowym, czekając na podanie od Pawła Sołtysiaka, albo może właśnie Paweł Sołtysiak zagra zupełnie inaczej i poda piłkę dopiero w tym momencie w pole punktowe. Punkty zaliczone przez sędziów. 19 mają już na koncie gospodarze, 0 po stronie Miners, jednak tym razem już lepsza próba, piłka trafia do celu. Krótko. Tym razem jednak inaczej, dobra okazja, szansa dla Miners, ponownie świetnie tutaj to zrobił Mateusz Szklarkowski. Czy też może tym razem Mateusz Szklarkowski spróbuje, zaryzykuje, będzie bieg jeszcze trochę do przodu, jeszcze teraz tutaj prawą stroną, doskonała kolejna próba tego zawodnika rozgrywający. Szukać sposobu na grę teraz goście, Szklarkowski i jest udana akcia i są punkty dla Miners Wałbrzych, doskonałe, długie zagranie Szklarkowskiego. Piękna zauważyć, a teraz proszę, kolejna świetna akcja, Miners w ataku i jest tutaj niesamowicie duże zyski yardowy. Trenerski tej drużyny, Szklarkowski, jest touchdown czy nie? Nie będzie chyba teraz przyłożenia. Jeszcze raz Szklarkowski, krótko, teraz tutaj bardzo dobry pomysł lewym skrzydłem, Miners ponownie, tym razem już skutecznie jest przyłożenie. I póki co grają goście za dwa punkty, jeśli to się uda i chyba tak jest, dwa kolejne punkty dla Miners Wałbrzych po tej akcji. Szyć się z punktów, ale musi to być precyzyjne, krótko i już wszystko jasne, będzie tutaj zatrzymana ta akcja. Demolkę w szeregach obronnych przeciwnika, a może zupełnie inaczej i będziemy ponownie tutaj oglądać taką akcję jak przed kilkunastoma minutami. Szklarkowski, sam tutaj Szklarkowski, zatrzymany bardzo blisko 10 yarda. Początku spotkania, za to Sowy się zatrzymały. No i teraz tutaj jest sytuacja jasna.
Jest remis w tym momencie. Jednak jeszcze wytrzymali to psychicznie i przechwyt. Przechwyt Miners. Ojej, ale tutaj się wydarzyły rzeczy wielkie. I Miners z przyłożeniem. Kolejny raz kapitalnie w obronie. Paweł Pradel. On zdobywa teraz punkty dla zespołu z Wałbrzycha. Ta akcja została zakończona. Tutaj jednak nie było kopnięcia, a próba gry za dwa punkty. No, no, coś się dzieje w Bielawie. Dwa punkty dla Miners Wałbrzych. Chciałyby przebyć daleką drogę. Szklarkowski i teraz Miners z punktami. Kolejne przyłożenie. Ulala, co tutaj dzisiaj wyprawia Mateusz Szklarkowski? Bielawskimi Sowami. Olsy muszą teraz robić wszystko, by spróbować to odrobić. Już teraz przechwyt! Przechwyt! Miners Wałbrzych ponownie przechwytują piłkę. Daleko do przodu! Albo spróbować zrobić takie zamach i biec z piłką. Strata! I jest przechwyt! I Miners Wałbrzych z kolejnym przyłożeniem! I to jest po prostu rzecz, która dzisiaj będzie w Wałbrzychu omawiana do późnych godzin nocnych. Jeśli ktoś uwierzyłby, że tak ten mecz będzie wyglądał w momencie, gdy Sowy prowadziły w tym spotkaniu 20 punktami, pewnie byłby tutaj uznany za szaleńca.